W zadaniu czwartym będziemy szukali przydziału, który będzie zbiorem liczb spełniających podane nierówności. No i spójrzmy tutaj, co musimy zrobić. No oczywiście musimy rozwiązać sobie i tą nierówność, która znajduje się tutaj na górze, i tą poniższą nierówność. Czyli na początek tutaj zastosujemy sobie wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak, a kwadrat, czyli x kwadrat, dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy x razy 1, dodać b kwadrat, czyli 1 do potęgi drugiej, to 1, a prawą stronę przepiszmy. Jeżeli chodzi o tą drugą nierówność, to tu i tutaj mamy wzory skróconego mnożenia, czyli 2 razy je sobie tutaj zastosujemy. Czyli tu mamy tak, x kwadrat odjąć 2 razy a razy b, czyli x razy 1, dodać b kwadrat, czyli 1 do potęgi drugiej to 1. No i tutaj mamy ten sam wzór, który tutaj stosowaliśmy, czyli a do kwadratu to 2, do kwadratu to 4, odjąć 2 razy a razy b, czyli razy 2 razy x, no i dodać b kwadrat, czyli x do potęgi drugiej. Wykonajmy sobie mnożenie tutaj, czyli otrzymamy x kwadrat, dodać 2 razy x razy 1 to 2x, dodać 1, jest to większe od x kwadrat plus 1. Tutaj natomiast mamy x kwadrat odjąć 2x plus 1, a po stronie prawej mamy 4 odjąć 4x, dodać x kwadrat. W kolejnym kroku wszystkie wyrazy z x przeniesiemy na stronę lewą, bez x na stronę prawą. Czyli co mamy w tym pierwszym, w tej pierwszej nierówności? X kwadrat dodać 2x kwadrat, dodać 2x, tak? Odjąć x kwadrat, jest to większe od 1 odjąć 1. Natomiast tutaj mamy x kwadrat odjąć 2x, dodać 4x i odjąć x kwadrat. Tak, te dwa wyrazy przeniosłam na stronę lewą, czyli zmieniłam znaki i jest to mniejsze od 4 odjąć 1. Redukujemy wyrazy podobne, czyli x kwadrat odjąć x kwadrat to będzie 0, czyli mamy 2x jest większe od 0, czyli tutaj x kwadrat odjąć x kwadrat to 0, minus 2 plus 4 to 2x, no i tutaj otrzymamy 3. No i żeby wyznaczyć x, tutaj obie strony podzielimy przez 2, no tutaj podobnie. Czyli mam, że x jest większy od 0, a tutaj x jest mniejszy od 3 drugich. No i należy to sobie zaznaczyć na osi liczbowej, czyli mamy tak, 0, i na zerze kółeczko będzie niezamalowane, bo mamy tylko znak większości. Zaznaczymy sobie 3 drugie, kółeczko będzie niezamalowane. No i tu mamy liczby większe od 0, czyli sobie zaznaczmy. A tu mamy liczby mniejsze od 3 drugich. No i tutaj otrzymamy naszą część wspólną, czyli nasze rozwiązanie to przedział od 0 do 3 drugich. No dobra, popatrzmy teraz na podpunkt B. Co tutaj musimy zrobić? No najwygodniej będzie w tym przypadku pozbyć się najpierw mianownika, czyli ponieważ mamy czwórkę i dwójkę, to ja sobie obie strony tej nierówności pomnożę przez 4, czyli przez 4 pierwsze, tak? Bo w ten sposób przy użyciu ułamka zwykłego mogę sobie zapisać czwórkę. No i wtedy pamiętajcie, że przez tą czwórkę mnożymy całą nierówność, czyli i ten wyraz, jak również ten z prawej strony. Czyli może zmienimy sobie kolor, żebyście lepiej widzieli. Mnożymy przez 4 pierwsze. Czyli mam tak, 4 pierwsze razy pierwszy wyraz, czyli x odjąć 3 przez 4, jest to mniejsze. 4 pierwsze razy drugi wyraz, czyli x plus 1 przez 2. Natomiast tutaj musimy zastosować wzory skróconego mnożenia. Mamy zatem a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, odjąć 2 razy a razy b, czyli 2 razy 2x razy 3,
dodać b kwadrat, 3 do kwadratu to 9. Natomiast tutaj mamy a kwadrat, czyli 5 do kwadratu to 25. Odjąć 2 razy a razy b, czyli 2 razy 5 razy 2x. No i dodać b kwadrat, 2x do kwadratu to 4x kwadrat. Wykonajmy sobie tutaj mnożenie. Oczywiście spójrzmy także na to pierwsze, na tą pierwszą nierówność. Czyli tutaj możemy to sobie skrócić przez 4. Czyli mnożenie przez 1 niczego nie zmienia, czyli dostaniemy tylko x odjąć 3. Natomiast tutaj uwaga na stronę prawą. Skracamy to sobie przez 2 i mamy 2 razy x plus 1. Czyli przez tą dwójkę mnożymy cały licznik, czyli musimy licznik zapisać w nawiasie. Natomiast tutaj wykonamy, tak jak mówiłam, mnożenie, czyli mamy 4x kwadrat odjąć 4 razy 3, 12x, dodać 9, a po stronie prawej mamy 25, odjąć 10 razy 2, 20x, no i dodać 4x kwadrat. Następnie tutaj wykonamy mnożenie przez 2 tego nawiasu, czyli mamy x odjąć 3 jest mniejsze od 2x dodać 2, tak, bo pomnożyłam przez dwójkę i x i 1, a tutaj należy przenieść wyraz z x na lewą, a bez x na prawą stronę. Czyli mamy 4x kwadrat, odjąć 12x, dodać 20x i odjąć 4x kwadrat. Jest to mniejsze bądź równe, 25 odjąć 9. Zredukujmy teraz tutaj wyrazy podobne. 4x kwadrat odjąć 4x kwadrat to będzie 0. No a tutaj musimy przenieść wyrazy z x na lewą stronę, bez x na stronę prawą. Czyli mamy tak, x odjąć 2x jest mniejszy od 2 dodać 3. Natomiast tutaj możemy już sobie zredukować, czyli minus 12 plus 20 to 8x. Jest mniejsze bądź równe 16. Tutaj wykonajmy sobie odejmowanie, czyli mamy minus x jest mniejsze od 5. No a tutaj obie strony należy podzielić przez 8, czyli x jest mniejszy bądź równy 2. Tutaj my oczywiście chcemy znać x, a nie minus x, czyli musimy obie strony podzielić przez minus 1, ale gdy dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak odwracamy. Czyli mamy, że x jest większy od minus 5, a tutaj x mniejszy bądź równy 2. No i należy to sobie zaznaczyć na osi liczbowej. Czyli mamy tak, minus 5, kółeczko otwarte, bo mamy tylko znak większości i liczby większe są po prawej stronie. Tu mamy 2, kółeczko jest zamalowane, no i mamy liczby mniejsze, i przedział jest skierowany w stronę lewą. Nas interesuje część wspólna, czyli przedział od minus 5 do 2. Dwójka będzie domknięta, bo widzicie, kółeczko mamy zamalowane, a na minus 5 mamy nawias okrągły. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Jeżeli chodzi o te dwa pierwsze nawiasy w tej górnej nierówności, to ja zamienię sobie miejscami te dwa wyrazy, które mamy tutaj w pierwszym nawiasie, czyli zapiszę, że mamy 5 dodać 2x, następnie przepiszę ten drugi nawias, czyli 5 odjąć 2x, no i zauważcie, że tu mamy wzór skróconego mnożenia. Mamy a dodać b w pierwszym nawiasie razy a odjąć b, czyli otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Następnie tutaj mamy plus przed tym nawiasem, czyli znaków nam plus oczywiście nie zmieni, czyli musimy sobie podnieść ten nawias do kwadratu, czyli wykonać wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak, a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, dodać, nie odjąć, tak, bo tutaj mamy odejmowanie, czyli będzie odjąć 2 razy a, czyli 2x, razy b, czyli razy 3, no i dodać b do kwadratu, 3 do kwadratu to 9, jeszcze odjąć 2, jest to większe od 0.
Jeżeli chodzi o tą drugą nierówność, no to tutaj musimy sobie to podnieść do kwadratu, czyli zastosować ten sam wzór, który stosowaliśmy tutaj. Czyli mamy tak, a do kwadratu, czyli x do potęgi drugiej, odjąć 2 razy a razy b, czyli razy x razy 1 druga. No i dodać b kwadrat, czyli 1 druga do kwadratu to 1 czwarta. Odjąć 4. Teraz mamy tak, x, tu mamy wzór skróconego mnożenia, czyli ten a kwadrat odjąć b kwadrat, ale ponieważ tutaj mamy minus, no to wiemy, że minus nam zmieni znaki, czyli jeszcze ten nawias zapiszę. Czyli tak, nasze a to będzie 2, 2 do kwadratu to 4, odjąć b kwadrat, czyli x do potęgi drugiej. No i teraz tak, tutaj znowu stosujemy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, 5 do kwadratu to 25, odjąć, nasze b to 2x, 2x do kwadratu to 4x kwadrat. No i całą resztę na razie sobie przepiszmy, ale może tutaj jeszcze wykonajmy mnożenie. Czyli mamy tak, na pewno odjąć, 2 razy 2 to 4, 4 razy 3 12x, no i dodać 7, tak? 9 odjąć 2 to będzie 7, jest to większe od 0. Następnie, jeżeli chodzi o tą drugą nierówność, to tutaj wykonam mnożenie, czyli mamy x kwadrat, odjąć 2 razy 1 druga to 1, 1 razy x to po prostu x, no i mamy plus 1 czwarta, odjąć 4. Natomiast tutaj pozbędę się tego nawiasu, czyli zmienię znaki. Czyli mamy x, odjąć 4, dodać x kwadrat. Redukujemy wyrazy podobne tutaj, czyli minus 4x kwadrat plus 4x kwadrat to będzie 0. Czyli mamy tak, minus 12x, 25 plus 7 to będzie 32. Jest to większe od 0. Tutaj też zredukujemy wyrazy, patrzymy po tej stronie, czyli mamy x kwadrat odjąć x, 1 czwarta odjąć 4 to minus 3 całe i 3 czwarte. Tu mamy x odjąć 4 plus x kwadrat. No dobra. W następnym kroku przeniesiemy tutaj 32 na prawą stronę i zmienimy znak. Czyli minus 12x jest większe od minus 32, a w przypadku tej drugiej nierówności przeniesiemy najpierw wyrazy z x na stronę lewą, bez x na stronę prawą. Czyli mamy tak, x kwadrat, odjąć x i odjąć x kwadrat. Jest to mniejsze od minus 4, dodać 3 całe i 3 czwarte. No i teraz tak, tutaj należy wykonać dzielenie obu stron przez minus 12, czyli przez liczbę przy x, no to pamiętajcie, że gdy dzielimy przez liczbę ujemną, to ten znak odwracamy, czyli x będzie mniejszy, liczba ujemna przez ujemną da nam wynik dodatni, czyli mamy 32 dwunaste, no i oczywiście to będzie można za chwilkę sobie skrócić. No ale spójrzmy tutaj, x kwadrat odjąć x kwadrat to 0, minus x odjąć x to minus 2x, no bo tutaj przy x-ach mamy jedynki, a po stronie prawej minus 4 plus 3 całe i 3 czwarte to minus 1 czwarta. No i teraz tutaj możemy sobie skrócić licznik i mianownik przez 4, czyli tak, 32 przez 4 to 8, 12 przez 4 to będzie 3, czyli mamy 8 trzecich. No i jeszcze wyłączmy całości, czyli mamy 2 całe i 2 trzecie. Natomiast tutaj wykonamy dzielenie przez minus 2, czyli dzielimy przez liczbę ujemną, czyli znak odwracamy, czyli x będzie większy. Liczba ujemna przez liczbę ujemną da nam wynik dodatni i może tutaj z boku już sobie policzmy. 1 czwartą dzielimy przez 2, czyli przez 2 pierwsze, czyli gdy dzielimy, to mnożymy przez odwrotność. I mamy 1 czwarta razy 1 druga, czyli 1 ósma. No i to wpiszemy sobie tutaj. Następnie zaznaczmy to sobie na osi liczbowej. Czyli tak, mamy oś, zaznaczamy 2 całe i 2 trzecie.
No i kółeczko będzie otwarte i nas interesują liczby mniejsze. No to liczby mniejsze są tutaj. Natomiast tu mamy 1/8. Kółeczko też będzie niezamalowane i nas interesują liczby większe. No i to będzie nasza część wspólna, czyli odpowiedź to x należy do przedziału od 1/8 do 2,2. No i jest to przedział obustronnie otwarty. Spójrzmy teraz na podpunkt D. Tutaj także będziemy rozwiązywali układ takich nierówności. No i na początek, jeżeli spojrzymy na tą nierówność pierwszą, no to nie podoba nam się to, co znajduje się tutaj w mianowniku, to, że mamy ułamek. Czyli jeżeli chcemy pozbyć się tego ułamka, tego mianownika, to oznacza, że obie strony tej nierówności pomnożymy przez 3, czyli przez tą liczbę, która w mianowniku się pojawi. No bo zobaczcie, oczywiście przez 3 pomnożymy każdy wyraz w tej nierówności. Czyli to jest wyraz pierwszy, to jest wyraz drugi, to jest wyraz trzeci, a to jest wyraz czwarty. Czyli tutaj mamy tak, x razy 3 to będzie 3x, odjąć, teraz trójkę zapiszę jako 3 pierwsze, tutaj żebyście to dobrze widzieli, i mnożymy przez nasz drugi wyraz, czyli mamy 4x odjąć 2 przez 3, jest to większe bądź równe, x razy 3 to 3x, minus 6 razy 3 to minus 18. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą nierówność, no to tutaj najpierw zamienię sobie wyrazy miejscami i wówczas już na pierwszy rzut oka będzie widać, że jest to wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy 1 odjąć 2x minus 1 w pierwszym i 2x plus 1 w drugim nawiasie. Jest to mniejsze od minus 2x. Mamy minus, który zmieni nam znaki, czyli jeszcze nawias zapiszę. No i teraz tutaj zastosuję sobie wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy a kwadrat, czyli 2x do kwadratu to 4x kwadrat, odjąć 2 razy a razy b, no i dodać b kwadrat, czyli 1 do potęgi drugiej, to będzie 1. No i teraz zobaczcie, w tej pierwszej nierówności już mamy bardzo fajną sytuację, ponieważ te dwie trójki możemy sobie skrócić przez 3. Czyli tu mamy 1 tu także, ale uwaga, ponieważ tu mamy minus, to ten minus zmieni nam znaki wszystkich wyrazów z licznika na przeciwne. Czyli gdy pojawia się minus, musicie otworzyć nawias, przepisać licznik i zmienić znaki. No, prawą stronę przepiszę, bo nic się tutaj nie dzieje. Następnie, tu możemy zastosować wzór skróconego mnożenia. Mamy a odjąć b razy a plus b, czyli otrzymamy a kwadrat odjąć b kwadrat. Natomiast uwaga, tutaj jeszcze mamy minus, czyli ponieważ mamy minus, to otworzymy nawias, żeby pamiętać o zmianie znaków. No i teraz tak, a to jest nasze 2x, czyli a kwadrat to będzie 4x kwadrat, odjąć b kwadrat, 1 do kwadratu to 1. I tutaj mamy tak, odjąć, czy minus 2x, zmienimy znaki, czyli mamy minus 4x kwadrat. Tutaj, gdy wykonamy mnożenie, to 2 razy 2 to 4 razy 1, 4 nadal, czyli 4x. Czyli jeżeli mamy minus i minus, otrzymamy plus, czyli mamy plus 4x. No i oczywiście odjąć 1. Następnie zmienimy znaki tych wyrazów, ponieważ przed nawiasem mamy minus, czyli mamy tak 3x odjąć 4x plus 2, jest to większe bądź równe 3x minus 18. Następnie tutaj także zmienimy znaki, bo mamy minus przed nawiasem, czyli plus 1, możemy tutaj sobie coś zredukować już, minus 2x plus 4x to 2x, odjąć 4x kwadrat, odjąć 1. Następnie przeniesiemy wyrazy z x na lewą bez x na stronę prawą, czyli tu mamy tak 3x, odjąć 4x, odjąć 3x, no i mamy minus 18, odjąć 2. Zredukujemy tutaj wyrazy, a może już sobie przenieśmy wyrazy z x na lewą,
bez x na prawą stronę, czyli mamy minus 4x kwadrat, odjąć 2x, dodać 4x kwadrat, jest to mniejsze od minus 1, odjąć 1 i odjąć 1. No i redukujemy wyrazy podobne, czyli 3x odjąć 3x to będzie 0, czyli mamy minus 4x jest większe bądź równe minus 20, a tutaj minus 4x kwadrat plus 4x kwadrat to 0, czyli minus 2x jest mniejsze od minus 3. Tutaj podzielimy przez minus 4 obie strony, bo to znajduje się przy x, a tutaj dzielimy przez minus 2. Czyli x jest mniejsze bądź równe, dzielimy przez liczbę ujemną, czyli znak odwracamy. Minus 20 przez minus 4, czyli od 5, a tutaj x będzie większy, minus 3 przez minus 2 to 3 drugie. Zaznaczmy to sobie na osi liczbowej, czyli mamy tak, 3 drugie to 1 cała i 1 druga, czyli mamy najpierw piątkę, kółeczko będzie zamalowane, bo mamy znak mniejszy bądź równy, no i liczby mniejsze są tutaj, następnie mamy 3 drugie, czy zapiszmy może 1 całą i 1 drugą, kółeczko będzie niezamalowane i nas interesują liczby większe. No to liczby większe będą tu, to będzie nasza część wspólna, czyli nasze rozwiązanie to przedział od jednej całej i jednej drugiej do 5, piątka domknięta, natomiast tutaj będzie nawias okrągły.